Na trawniku przed gimnazjum nr 13 zakwitły niezapominajki papierowe. Kwiaty zasadzono tu z okazji odbywającego się od 11 lat festynu polskiej niezapominajki. W tym roku motywem przewodnim imprezy była kultura krajów niemieckojęzycznych. W tym roku chcemy w naszej szkole otworzyć oddziały niemieckojęzyczne i akurat dzisiejszy festyn poświęcony kulturze krajów niemieckojęzycznych. Ale język niemiecki nie był dziś jedynym używanym językiem obcym. W festynie wzięli także udział goście z Hiszpanii, z Rumunii i z Turcji. Tegoroczną niezapominajkę połączono z programem Comenius. W ramach programu uczestnicy odwiedzają swoje kraje, zwiedzają charakterystyczne miejsca i poznają inne kultury. Każdy region w Europie ma unikalne wartości, kulturę. One mogą być zapomniane, o niektórych zwyczajach młodzi już nie pamiętają. A powinniśmy kultywować tradycję, starać się zachować te wartości i pokazywać je każdemu zainteresowanemu. Polska jest jedynym krajem odwiedzanym dwukrotnie przez uczestników programu. This is my second time in Poland. I came last year in May. To moja druga wizyta w Polsce. Byliśmy tu w maju. Jestem pod wrażeniem. Mieszkańcy są gościnni, macie ciekawą historię, zabytki, budynki. Gości z Turcji, Rumunii i z Hiszpanii zachwyciła Warszawa i Kraków. O Radomiu też mają dobre zdanie. Radom nie jest raczej typowo turystycznym miejscem. Może nie ma tu zbyt wielu zabytków, ale wydaje mi się, że to miejsce dobre, komfortowe do życia. Całkiem spore miasto. Bardzo mi się podoba wasza katedra. Ładnie jest też w centrum. Pobyt w Polsce kończy dwuletni program Comenius. Przed uczestnikami jeszcze wjazd m.in. do Zakopanego i Warszawy. I już wiele wskazuje na to, że ten pobyt będzie jeszcze lepszy niż majowy. Wówczas było zimno i deszczowo. Dziś niczym w Andaluzji, jak stwierdził Alfonso z Hiszpanii. Być może niezapominajki sprawią, że goście z zagranicy długo będą wspominać tę wizytę.